Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku czas na recenzję tych oto Dame 7 Expectly. Tutaj mam oczywiście najpiękniejszą wersję Shacknosis. Wczoraj nawet jedna osoba wstawiała na Instastory, że dzięki mnie je kupiła i że są przepiękne, więc polecam. I też kupowanie zawsze z moich reflinków, które są w opisie. Ale zanim przejdziemy do samej recenzji pary tych oto pięknych butów, pamiętajcie subować kanał, subskrypcje są bardzo fajne, ja je lubię mieć, lubię mieć ich więcej, oraz pamiętajcie polubić ten film, ponieważ tak, poproszę, bo ostatnio wrzucam dużo filmów, dużo meczy szczególności montuję i za tego bazerka z wczoraj i te 18 trójek możecie zostawić, każdy niech zostawi 18 lajków, szkoda, że się tak nie dano. Dobra, przejdźmy już do samego odcinka. Jako że jest to poprawiona wersja Dame'ów siódemek, to nie zawiodłem się i są to poprawione dla mnie Dame 7. Są z nich poprawione wszystkie mankamenty, które mi przeszkadzały. W mojej opinii trakcja była gorsza w siódemkach zwykłych. Tu jest poprawiona. Może to wynikać z powodu, że to CW, które mam zwykłych, Ric Flair oczywiście jest w wersji z gumą transparentną, a jak wiemy, guma transparentna lubi się nie kleić do podłoża, no to jest normalne. Te mają już zwykłą gumę, nietransparentną, co już jest dużym plusikiem i trakcja jest lepsza. Dodatkowo, jeśli chodzi o amortyzację, nie zmieniło się kompletnie nic. Kompletnie nic, więc podeszwa dalej jest taka sama wewnętrzna, oczywiście mamy tutaj budowanego Light Strike'a. I jeśli chodzi o resztę, to tak. Cholewka lepiej trzyma stopę i jest mniej naładowany tam poduszek. Nie jest aż tak miękko. Jest oczywiście przemięciutko, naprawdę. Jedne z wygodniejszych butów, jeśli chodzi o grę w nich. I to właśnie w nich rzuciłem te 18 trójek, więc coś w tym jest w jednym meczu, moi drodzy. Więc coś w tym jest. Osobiście uważam je za mega wygodne. Widziałem w komentarzach z porównania ich i czy z First Impression, nie do końca pamiętam, ale pamiętam ten komentarz, że dla kogoś jest ta trakcja tragiczna. Żeby rozwinął, no to już tak za wiele nie napisał, ale oczywiście, nie dla każdego wszystko jest takie same, więc pamiętajcie, że to co mówię, to jest moje empiryczne odczucie na temat tego buta. Nie jestem obiektywny, tylko jak najmniej subiektywny. Tak się staram. I uważam, że trakcja jest poprawiona względem siódemek zwykłych, więc tutaj akurat muszę się nie zgodzić z kolegą, chyba że kolega, no nie wiem, nie miał zwykłych siódemek, no to wtedy nie mogłem się z nim nie zgadzać, no bo nie miał porównania, więc w sumie to jest jego opinia, że po prostu jest to słaba trakcja. A wiadomo, jeśli ktoś się przesiądzie z PUM na te, no to trakcja będzie gorsza niż w PUMach, bo ciężko o coś lepszego. Ale wracając już do tych butów. Samo CW to jest po prostu genialne, uwielbiam je, jest mega kozackie. Wszystkie praktycznie, poza tym srebrnym, bo jednolity srebrny to jakoś dziwnie dla mnie wygląda. Wszystkie CW Expectly są naprawdę przepiękne. I widziałem już 3 na żywo i 3 wyglądały kozacko. Jedyny problem, jaki mam, to mimo z tego, że te buty niby mają spoko sznurówki. Naprawdę, one niby są spoko, to podczas meczu potrafią mi się 2 razy rozwiązać. I oczywiście nie jest to kazus jakichś beznadziejnych sznurówek. Gdzie są beznadziejne sznurówki? O, na przykład Easy Basketball. Ogólnie gram już trochę w tych butach i mogliście nawet chyba widzieć ze 2 mecze na kanale, w których już nie gram. To sznurówki, moi drodzy. Sznurówki to jest dramat i sznurówki złe, które się non-stop rozwiązują, potrafią zepsuć odczucie buta. I tak, ktoś powie, oczywiście możesz zawiązać na 2 razy albo zrobić sobie supełek. Tak, ale po co powinienem zawiązać buty i powinny być gotowe do użytkowania? Tu potrafią się rozwiązać. Nie mam pojęcia dlaczego, bo fakturowo te sznurówki są ok. Jeśli chodzi o trzymanie stopy, to tak jak mówiłem, jest miękko, ale się poprawiło zdecydowanie. Może to dzięki temu, że zawiązują się troszkę wyżej. Wydaje mi się, że tutaj ta część jest pociągnięta troszeczkę wyżej i tu się bardziej wiążą. Przez co to trzymanie stopy jest lepsze. Zabić się nie dam, też oczywiście jeśli chodzi o to CW Ric Flair, to tutaj miejsce na przekładanie sznurówek było z tej strony buta, z zewnętrznej. Tu jest poprowadzone wewnętrznie, więc bliżej stopy, więc też tą lepiej stopę zamyka. Bo jeśli tutaj na materiale zamyka, to materiał będzie się zamykał. A tutaj na języku, to już sam będzie dociskać język, więc też uważam to za mądrzejsze. Pierdoła, ale naprawdę
czuć różnicę w użytkowaniu buta. Jeśli chodzi o wentylację, tutaj ta cholewka w tych białych elementach jest mega przepuszczająca powietrze, w czarnych wcale, więc czarne i białe dają szare, przepuszczenie powietrza jest spoko. Teraz wiadomo, nie jest to aż tak ważne, ponieważ jest, no już można powiedzieć, późna jesień, zima, kiedy to nagrywam, wy to możecie oglądać nawet latem, więc późna jesień, zima i na halach, kiedy jest zimno, to nie robi wam różnicy. Ale myślę, że kiedy będzie gorąco, to może być malutki problemik, bo ten materiał nie jest jakiś genialnie oddychający, ale mało jest genialnie oddychających materiałów, więc o czym my w ogóle mówimy? Overallowo but uważam za jeden z najlepszych butów Adidasa w ostatnim czasie, szczerze powiem. I uważam, że ostatnie, teraz nie chcę skłamać, bo nie wiem co było pierwsze, to czy Dame Issue. Chociaż Dame Issue trójki też są fajne. Uważam, że ostatnie buty wychodzące od Adidasa są naprawdę dobre. Mamy tutaj Dame Issue trójki, są spoko i w dobrej cenie. Te są bardzo fajne, Trae Youngi są bardzo fajne. Uważam, że Adidas bardzo idzie w górę i poprawia jakość produkowanych butów. Nie wiem, może znowu będą dobrzy, bo był okres posuchy strasznej od czasu. Wiem, że Hardeny 4 propsowałem, ale osobiście byłem większym fanem Hardenów 3. Mam nadzieję, że wrócą do Boosta i wszystko będzie fajnie i te buty już będą kozackie i nie będzie tak, że trzeba będzie kupować tylko Nike albo Puma. Puma się też może trafić. No. Dla kogo brałbym te buty? Ogólnie dla wszystkich. Oczywiście lajcak jest trochę cięższy, więc jeśli ktoś tam mówi, że 20 gram na stopie to jest dla niego rzecz, której już nie przeskoczy, bo już wtedy jest za wolny i za ciężki, no to polecam nie jeść śniadania, to będzie lżejsze, ale pomijając to, no to nie dla takich osób, ale ogólnie uważam, że buty nadają się dla każdego, czy grasz pod koszem, czy jesteś wolny, czy szybki, czy rzucasz, czy skaczesz, ja nie skaczę, tylko rzucam i do rzucania się nadają, więc jeśli taki inwalida rzutowy, widzieliście mój rzut, a ja się nieco zapraszam, macie na kanale kilka filmów, potrafię w nich trafiać, to chyba każdy może, może tutaj jest zachowany talent Dame'a, któremu zniknął w tym sezonie. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia już w następnym odcinku, w ten czwartek z porównania butów i piszcie, jakie buty chcielibyście, żebym porównał. Nała!